Witam serdecznie, tu dr Bartek Kulczyński. Olej lniany to podstawowy składnik diety dr Budwik. Dla osób, które nie wiedzą, kim była Joanna Budwik, krótko powiem, że była ona cenionym naukowcem, 7-krotnie nominowanym do otrzymania Nagrody Nobla. Zajmowała się ona kwestiami żywienia i wpływem diety na zahamowanie rozwoju nowotworów i chorób cywilizacyjnych. To właśnie dr Budwik jako jedna z pierwszych osób doceniła znaczenie kwasów tłuszczowych omega-3 dla naszego zdrowia i propagowała regularne spożywanie oleju lnianego, który jest ich bogatym źródłem. Niniejszy film jest poświęcony właśnie właściwościom zdrowotnym oleju lnianego i nie będę w nim mówić o samej diecie dr Budwik, ale już na wstępie chciałem pokazać, że jest on naprawdę wartościowym produktem. Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób może wzmocnić Twoje zdrowie, to zapraszam do oglądania. Na początek krótko o tym, co dobrego znajduje się w oleju lnianym. Otóż jest on wyjątkowy z tego względu, że jest bogatym źródłem kwasów omega-3 w postaci kwasu alfa-linolenowego. Żaden inny olej roślinny nie zawiera tak dużych ilości tego składnika. Olej lniany budwigowy, czyli wysokoolejnowy, zawiera powyżej 50% wspomnianego kwasu alfa-linolenowego. Zaraz jeszcze do niego na chwilę wrócę, ale najpierw dodam też, że olej lniany cechuje się również stosunkowo wysoką zawartością tokoferoli, czyli silnych przeciwutleniaczy. Ponadto znajdziemy w nim trochę steroli roślinnych, czyli związków przypominających swoją budową cholesterol. Teraz wracam do wspomnianego kwasu omega-3, czyli kwasu alfa-linolenowego. Tutaj wydaje się być potrzebny komentarz, ponieważ wiem, że w kontekście kwasów omega-3 bardzo często w dyskusjach popełnia się pewien błąd. Otóż chciałbym, aby Państwo wiedzieli, że kwasy omega-3 to nie jest jeden konkretny związek, a grupa kilku różnych składników, tak samo jak witaminy. Zwykle mówimy o konkretnej witaminie, na przykład, że witamina D wzmacnia kości, a witamina C bierze udział w produkcji kolagenu, czyli konkretne właściwości przypisujemy konkretnej witaminie. I podobną sytuację mamy w przypadku omega-3. W uproszczeniu, w żywności mamy do czynienia głównie z trzema kwasami omega-3. Są to wspomniany przeze mnie kwas alfa-linolenowy, zapisywany jako ALA, który znajduje się w oleju lnianym, ale mamy też kwas dokozaheksaenowy, w skrócie DHA, i kwas eikozapentaenowy, w skrócie EPA. Te dwa związki występują głównie w tłustych rybach morskich i w oleju z wątroby dorsza. O tych dwóch kwasach omega-3 nagrałem niedawno osobny odcinek. I teraz, mówiąc kolokwialnie, nie powinniśmy wrzucać tych trzech składników do jednego worka. Kwasy omega-3 znajdujące się w oleju z wątroby dorsza, czyli EPA i DHA, posiadają bardzo dobrze udokumentowane właściwości zdrowotne. Wydają się być one o wiele bardziej cenne niż kwas alfa-linolenowy znajdujący się m.in. w oleju lnianym. Ale tutaj dla niektórych osób mam ciekawostkę, a mianowicie kwas alfa-linolenowy spożyty w postaci oleju lnianego ulega w naszym organizmie przekształceniu do tych samych kwasów omega-3, które znajdują się w rybach. Problem polega na tym, że ten proces przemiany jest nieefektywny. W sprzyjających warunkach około 10% ulega zamianie do EPA i około 5% do DHA. Mówiąc prostszym językiem, aby dostarczyć tych szczególnie cennych kwasów omega-3 w postaci EPA i DHA, musimy spożyć więcej oleju lnianego niż na przykład oleju z wątroby dorsza. I dodam też, że potencjał zdrowotny kwasu alfa-linolenowego wynika właśnie z tego, że w pewnym stopniu ulega on przekształceniu do przed chwilą wspomnianych związków. Niestety w przypadku, gdy nasza dieta jest nieodpowiednia i obfituje w kwasy tłuszczowe omega-6, wówczas proces przemiany, o którym wspomniałem, staje się jeszcze mniej wydajny. I to, co chciałbym, aby Państwo wynieśli z dotychczasowego fragmentu nagrania. Po pierwsze, mamy trzy różne kwasy omega-3. ALA z oleju lnianego i EPA oraz DHA z ryb. Po drugie, te składniki mają odmienne właściwości i bardziej cenne dla zdrowia są EPA i DHA. Po trzecie, omega-3 z oleju lnianego może ulec przekształceniu do tych bardziej wartościowych, nazwijmy to rybich omega-3. I po czwarte, przemiana ta jest mało wydajna, ale nie oznacza to, że niemożliwa. Jednak to, że olej lniany posiada mniej cenne kwasy omega-3 i że tylko w niewielkim stopniu przekształcają się do tych lepszych, to wcale mu to nie ujmuje, bo chcę zaznaczyć, że kwas alfa-linolenowy może wywierać korzystny wpływ na zdrowie nie tylko ze względu na to, że jest przekształcany do innych kwasów omega-3. Badacze dowiedli, że składnik ten jest zaangażowany w wiele procesów biochemicznych zachodzących w organizmie człowieka, co bezpośrednio przekłada się na zdrowie. I to, co dr Joanna Budwik mówiła dziesiątki lat temu, zostało potwierdzone w ostatnich latach w badaniach naukowych przeprowadzonych na szeroką skalę. Olej lniany to produkt dedykowany przede wszystkim osobom zmagającym się z chorobami układu krążenia.
Dotyczy to m.in. osób, u których stwierdzono zaburzenia lipidowe, czyli nieprawidłowe proporcje poszczególnych frakcji cholesterolu. I dla przykładu, w 2018 roku została opublikowana praca naukowa, która pokazała, że u uczestników badań, którzy otrzymywali olej lniany w ilości 15 ml dziennie, nastąpiła poprawa stosunku zawartości pomiędzy lipoproteinami o wysokiej gęstości, czyli HDL, i lipoproteinami o niskiej gęstości, czyli LDL. Przy okazji warto też wspomnieć, że stosowanie oleju lnianego może spowodować korzystne obniżenie poziomu trójglicerydów we krwi, których wysokie stężenie ma negatywny wpływ na układ krążenia. Takie działania przekładają się na przykład na poprawę stanu naszych naczyń krwionośnych, mniejsze ryzyko rozwoju miażdżycy i rzadsze występowanie udarów mózgu. Olej lniany może być też cennym składnikiem dla osób, które mają wysokie ciśnienie krwi, w tym przede wszystkim dla osób cierpiących na nadciśnienie tętnicze. Poszukując informacji do przygotowania niniejszego materiału, dotarłem do opracowania, które pokazało, że regularne spożywanie oleju lnianego może spowodować obniżenie rozkurczowego ciśnienia krwi i to nawet o 4 mm słupa rtęci. Te dane tylko potwierdzają, że olej lniany to odpowiedni produkt dla wszystkich tych osób, których układ krążenia nie pracuje tak jak powinien. Tu dopowiem jeszcze, że naukowcy zauważyli, że wzrost stężenia kwasu alfa-linolenowego we krwi jest związany z mniejszym ryzykiem wystąpienia udarów mózgu. Olejowi lnianemu przypisuje się również szerokie właściwości przeciwnowotworowe. Tutaj dopowiem, że dieta dr Budwig miała przynieść korzyści zdrowotne osobom zmagającym się właśnie z nowotworami. Co prawda nie dysponujemy badaniami z udziałem ludzi, które mogłyby potwierdzić działanie przeciwrakowe wspomnianego oleju, ale w literaturze naukowej znajdziemy w tym temacie wiele doświadczeń przeprowadzonych na zwierzętach. Na podstawie tych prac badacze ustalili, że olej lniany posiada silny potencjał hemoprewencyjny i zapobiega on rozwojowi raka jelita grubego. Z kolei w 2017 roku ukazała się publikacja, która dowiodła, że olej lniany hamuje wzrost raka prostaty. Ciekawe wnioski wyciągnęli też eksperci z Kanady, którzy zauważyli, że stosowanie oleju lnianego zwiększa skuteczność trastuzumabu, czyli leku przeciwnowotworowego, w hamowaniu wzrostu raka piersi. Interesujące jest też to, że olej lniany prawdopodobnie może chronić nas w pewnym stopniu przed przerzutami nowotworowymi. Korzyści zdrowotne ze spożywania oleju lnianego mogą odnieść też osoby z cukrzycą. Dla przykładu naukowcy zauważyli, że stosowanie kwasów omega-3 pochodzących z oleju lnianego spowodowało złagodzenie owrzodzenia stopy cukrzycowej. Tutaj dodam, że stopa cukrzycowa to powikłanie źle leczonej cukrzycy w postaci ran i owrzodzeń, które mogą doprowadzić nawet do amputacji stopy. Dotarłem też do badania z 2019 roku, którego wyniki dowiodły, że spożywanie oleju z siemienia lnianego przyczyniło się do korzystnej redukcji poziomu insuliny we krwi. Bo jak wiadomo, insulina jest potrzebna, aby obniżyć stężenie glukozy we krwi, ale jej nadmiar jest szkodliwy dla naszego zdrowia. Co ciekawe, autorzy tej pracy zauważyli, że skuteczność oleju lnianego była podobna do skuteczności oleju rybiego. Zadowalający efekt odnotowano również u kobiet ciężarnych z cukrzycą. Naukowcy wykazali, że spożywanie oleju lnianego wiązało się z obniżeniem poziomu cukru we krwi, a także ze wzrostem wrażliwości tkanek na działanie insuliny. Oznacza to, że po zastosowaniu oleju lnianego komórki chętniej wychwytywały glukozę z krwi, co jest zjawiskiem jak najbardziej pozytywnym. Warto też wspomnieć, że olej lniany ma zastosowanie w przypadku zaburzeń pracy przewodu pokarmowego. Aktualny stan wiedzy pokazuje, że olej lniany ma zarówno działanie przeciwbiegunkowe, jak i może przeciwdziałać zaparciom. Stąd zarówno w przypadku biegunki, jak i zaparć warto włączyć go do swojej diety. Zanim przejdę dalej, więcej podobnej wiedzy przekazuję w moim porannym dzienniku zdrowia, dlatego chciałbym teraz krótko Państwa zaprosić do zapisania się na niego. Dziennik, czyli darmowy biuletyn mailowy, piszę i wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano, więc jest to sposób, aby rozpocząć dzień od ciekawej wiedzy o metodach na lepsze zdrowie. Każdy dziennik piszę prosto i krótko, aby był szybką i lekką lekturą do porannej kawy lub herbaty. Aby się zapisać na dziennik, wejdź na www.drbartek.pl/dziennik. Pole na zapis znajduje się pod zieloną strzałką. Serdecznie zapraszam, a teraz wracam do tematu. Omawiając właściwości zdrowotne oleju lnianego, nie sposób nie wspomnieć, że posiada on właściwości przeciwzapalne. W kilku publikacjach naukowych ich autorzy potwierdzili, że stosowanie oleju lnianego skutkuje obniżeniem poziomu cząsteczek prozapalnych, takich jak białko C-reaktywne, czyli CRP i interleukina 6.
Najnowsze dane pochodzące z pracy opublikowanej w 2021 roku pokazały, że spożywanie jednej łyżki oleju lnianego dziennie spowodowało zmniejszenie stanu zapalnego i złagodzenie przebiegu choroby jelit, a konkretnie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. W kontekście właściwości przeciwzapalnych chciałbym jeszcze wspomnieć, że dobry efekt można też osiągnąć wykorzystując olej lniany zewnętrznie. Eksperci zauważyli, że wcieranie 20 kropli oleju co 8 godzin spowodowało złagodzenie bólu u pacjentów cierpiących na chorobę zwyrodnieniową stawu kolanowego. Wszystkie te informacje potwierdzają, że olej lniany ma zastosowanie u osób zmagających się z różnymi chorobami o podłożu zapalnym. Mało osób wie też o tym, że olej lniany może być z powodzeniem stosowany u osób, u których stwierdzono zespół cieśni nadgarstka. Jest to choroba objawiająca się mrowieniem, drętwieniem i osłabieniem mięśni, głównie w okolicach kciuka i palca wskazującego. Badacze potwierdzili, że podawanie miejscowe na skórę żelu z olejem lnianym złagodziło wspomniane objawy. Na podstawie uzyskanych wyników eksperci uznali, że stosowanie żelu z olejem z nasion lnu może być cennym elementem leczenia wspomnianej choroby. Olej z nasion lnu jest również sprzymierzeńcem naszej wątroby. Naukowcy potwierdzili, że jest on pomocny w złagodzeniu stanu zapalnego u osób z niealkoholową, stłuszczeniową chorobą wątroby. Dodatkowo u osób otrzymujących wspomniany olej odnotowano zmniejszenie stopnia stłuszczenia wątroby. Co więcej, w 2016 roku pojawiła się publikacja, która potwierdziła, że przyjmowanie kapsułek zawierających głównie kwas alfa-linolenowy, którego źródłem jest omawiany olej, spowodowało poprawę stanu wątroby wśród pacjentów cierpiących na niealkoholowe, stłuszczeniowe zapalenie wątroby. Gdy mowa o wpływie oleju lnianego na wątrobę, to trzeba też podkreślić, że działa on ochronnie na ten narząd. Badacze udowodnili, że olej z nasion lnu chroni nasz organ detoksykujący przed szkodliwym działaniem alkoholu, ołowiu czy też cisplatyny, czyli leku przeciwnowotworowego, który może zaburzać pracę wątroby. Podobne działanie ochronne ma miejsce w stosunku do nerek. Znalazłem kilka doświadczeń przeprowadzonych na zwierzętach, które udowodniły, że olej lniany zmniejsza uszkodzenie nerek spowodowane działaniem metali ciężkich, takich jak ołów i arsen. Przy okazji wspomnę, że olej lniany chroni również przed uszkodzeniami serca. Przykładowo naukowcy odnotowali, że olej ten zmniejsza kardiotoksyczność wywołaną arsenem. Wszystkie te dane dowodzą, że dzięki regularnemu spożywaniu oleju z nasion lnu możemy w pewnym stopniu zapobiec powstawaniu niekorzystnych zmian w obrębie najważniejszych narządów. Jak pokazuje dotychczasowy stan wiedzy, spożywanie oleju lnianego korzystnie oddziałuje na stan skóry. U osób stosujących ten produkt odnotowano zwiększenie nawilżenia i gładkości skóry przy jednoczesnym zmniejszeniu łuszczenia się jej. Wielokrotnie spotkałem się też z informacjami, że olej lniany poprawia również stan włosów, gdy jest stosowany zewnętrznie. Uważa się, że olej ten może wspomóc procesy regeneracyjne włosów, jak również zwiększyć ich elastyczność. W opinii niektórych osób olej lniany pomaga w przypadku włosów rozdwajających się i wypadających. Najczęściej rozciera się w dłoniach jedną lub dwie łyżeczki oleju, a następnie nakłada się go równomiernie na włosy, przy czym należy pamiętać, aby robić to na całej długości włosa. Dodatkowo dobrą praktyką jest, aby kilka kropel oleju wetrzeć w skórę głowy. Całość można spłukać po upływie około 1 lub 2 godzin. Teraz kilka słów na temat tego, jak wybrać dobry olej lniany. Przede wszystkim powinien być to olej tłoczony na zimno, nierafinowany i niefiltrowany. Ze względu na to, że jest on wrażliwy na działanie światła, to powinniśmy wybierać tylko produkty sprzedawane w ciemnej butelce. Co więcej, najlepiej, aby taki olej był przechowywany w sklepach w warunkach chłodniczych, gdyż ze względu na wysoką zawartość kwasów omega-3 jest on nietrwały. Osobiście nie kupowałbym oleju lnianego stojącego w aptece poza lodówką. Przy okazji pozwolę sobie zwrócić uwagę, że niektórzy producenci olejów tłoczą je na świeżo dopiero w momencie, gdy złożymy na nie zamówienie. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, z którego warto korzystać, ponieważ olej z nasion lnu ma bardzo krótką przydatność do spożycia. Z tego też powodu lepiej zaopatrywać się w małe ilości, które spożyjemy w krótkim czasie. Jeśli chodzi o stosowanie oleju lnianego, to myślę, że duża część z Państwa doskonale wie, że nie można na nim smażyć. Nie dość, że podczas obróbki termicznej traci wszystkie swoje właściwości, to dodatkowo powstają z niego szkodliwe, w tym kancerogenne związki. Olej lniany zawsze stosujemy na zimno, na przykład jako dodatek do sałatek. Sprawdzi się również w połączeniu z serem twarogowym, jak to zresztą zalecała kilkukrotnie wspomniana już dr Budwik. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby spożyć taki olej bezpośrednio nakładając go na łyżkę. Ja zalecam stosować około 2 łyżki oleju lnianego dziennie.
Mam nadzieję, że tym filmem udało mi się Państwu przybliżyć walory zdrowotne oleju lnianego oraz to, jak to jest z tymi kwasami omega-3. Olej lniany uważam za jeden z najzdrowszych rodzajów tłuszczów, jakimi obdarowała nas natura. Dla osób, które nie śledzą regularnie mojego kanału, dodam, że nagrałem też materiały poświęcone właściwościom oleju z czarnuszki, oleju z wiesiołka i oliwy. Myślę, że warto się z nimi zapoznać, ponieważ wielu osobom mogą one pomóc wzmocnić zdrowie. A na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.